No właśnie, tytuł tej książki to jest... miał być przewrotny? Wszystko miało być naraz. Jednocześnie przewrotny, sarkastyczny, ironiczny, ale też romantyczny. Świat rzeczywisty ze światem wyobrażonym, bo jest dużo postulatów w tej książce, tak? Dlatego postuluję, musimy dokonać wielkiej rewolucji mentalnej w Polsce, żeby... Opisuję dlaczego, tak? Żeby zrobić krok do przodu. Opisuję też, jak społeczeństwo jest podzielone na tych, którzy dokonali modernizacji, na tych, którzy nie dokonali modernizacji z siebie samych. Zdarzyło mi się parę lat temu, chodziłem sobie po Warszawie, po centrum i patrzyłem na te wielkie wieżowce, te gmachy, gdzie mają polskie oddziały, największe światowe firmy. Tak sobie patrzyłem na ten zglobalizowany, połączony siatką zależności biznesowych, korzyści, interesów, koneksji, nasz kraj, cały świat. I tak sobie pomyślałem, że przy takim splątaniu biznesowym i takim układzie, takiej skali globalizacji, że nikomu nie przyjdzie, żeby inicjować jakiś ponad regionalny konflikt zbrojny, że wojna nie wybuchnie, bo jest za dużo do stracenia. Wszyscy mają coś do stracenia, bo jesteśmy tak ze sobą powiązani. No i co? No już przed pierwszą wojną światową też była sławna książka o bezsensowności ewentualnej wojny, bo jest zbyt duże. Globalizacja ówczesna też była powiązana z sobą, państwa były powiązane. No i wybuchła ta wojna. No ale to nie było takie powiązanie jak dzisiaj. Wcześniej. Było ogromne. Nie było oczywiście, bo nie było aż tylu wielu domen cyfrowej. Natomiast było, jak na Europę, było spore powiązanie. Czyli to nie ma żadnego znaczenia? Mackinder nawet napisał, że globalizacja ówczesna, pisał to przed pierwszą wojną światową, doprowadzi do wojny, bo moce produkcyjne są różne i geografia to różnicuje, ale nie tylko. I ten, kto produkuje, tak naprawdę rządzi. Ten, kto produkuje, zwłaszcza materiałowo wymagające rzeczy, ustala nowe reguły gry. I coś w tym jest. A druga rzecz, która mi wtedy przychodziła do głowy, to to, że nie powinniśmy jako świat tak dużej części produkcji lokować w Chinach. Trochę im daliśmy urosnąć. Fajnie było optymalizować koszty, prawda? Że po pierwsze, musimy tutaj doprecyzować. Po pierwsze, kto my, czy my Polacy, no my na to wpływamy. Nie, mówię cały świat. Cały świat też nie, tylko raczej Amerykanie i raczej głównie Amerykanie, nawet nie cały Zachód, bo większość świata, to nie jest, Zachód nie jest większością świata. To nasze wyobrażenie o tym jest, tak? Albo nasze postulat, żeby tak było, ale nie jest. Natomiast faktem jest, że Zachód od rewolucji przemysłowej trzyma klucze do cyklów technologicznych, kapitałowych świata, a zatem do jak gdyby kierunku jego rozwoju i wpuszczono Chiny do łańcucha wartości decydowanego przez Zachód i Chiny chyba ograły ten system. No, ale nikomu... Albo przynajmniej zobaczymy, czy Amerykanom się wydaje, że ogrywają i są na drodze do ogrania i postanowili to zatrzymać. No i to mniej więcej do tego się sprowadza całe napięcie z Chinami. Ale nikomu się nie zapaliła czerwona lampka, że może wystarczy? Chciwość, no właśnie, i pycha. Czyli chciwość i pycha. I krótkowzroczność. Tak, chciwość i pycha to zrozumiałe, no bo sam pan powiedział, że nie sądziłby pan, że takie powiązania doprowadzą do konfliktu. Uważano, że dyplomacja, zarabianie cywilizują Chiny. W ramach teorii konwergencji staną się takie jak Zachód. Albo jak nie staną się takie jak Zachód, to i tak my będziemy kontrolowali cykle technologiczne i kapitałowe, a oni będą tylko tanio pracować. No i okazało się, że oni ograli ten system. To znaczy nie zgodzili się na to i nocami się kształcili, uczyli. I w momencie, gdy się okazało, że chcą robić... I zbroili się. Ale nie zbroją się tak bardzo. Że robią Made in China 2025 i Xi Jinping to chce. I że Boeing niedługo nie będzie sprzedawał samolotów, bo będą chińskie. I że Apple nie będzie sprzedawał swoich rzeczy, bo będą chińskie i tak dalej. Trump uruchomił deglobalizację. Rozpoczął pierwszą salwę w deglobalizacji, nakładając sankcje na Huawei i na ZTE. Czyli próba złamania powiązań, coraz bardziej pogłębiających się. No i pytanie, czy no bo wie pan, no, większość świata uważa, że jest to niesprawiedliwe, że Zachód trzyma klucze do tego.
A Zachód uważa, że to jest jak najbardziej sprawiedliwe, bo nasza cywilizacja jest najlepsza. Prawa człowieka, innowacyjność, lifestyle, tak? No, przez 30 lat ostatnich zbieraliśmy owoce tego porządku. No, Zachód na pewno, ale też były ziarna niepowodzenia już, na przykład obniżenie znaczenia klasy średniej w USA, ludzie z pasardzy, klasa średnia w ogóle w USA, ale też we Francji straciła. My zyskaliśmy, ale też do dyskusji jako Polska, czy nie mogliśmy lepiej. Czy rozwój zależny był wystarczająco dobry? No to też do dyskusji. To chociaż ja w książce tego nie rozstrzygam. Ja raczej w książce opisuję, jak działa świat. Tak? W rozdziale drugim opisuję ten mechanizm strategicznych przepływów, czyli z czym się państwa, narody wymieniają. Czy kontrola tych przepływów strategicznych to nie jest czasem synonim niepodległości trochę? Tak, ale nie ma nigdy absolutnej kontroli. Nawet Amerykanie nie kontrolują absolutnie. Nie ma nigdy absolutnej niepodległości, ale jest, owszem, tak. Czyli kontrola przepływów strategicznych do środka i na zewnątrz oraz na jakich zasadach się one dokonują i na jakiej stopie marży, na jakiej zasadzie wymiany. Tak? Oraz tego, że jak nie chcemy dopuszczać, to nie dopuszczamy kogoś. Mhm. I to jest prawdziwa niepodległość, tylko nikt jej nie ma w pełni. Na świecie? Nikt nie ma. Najwięcej mają Amerykanie, ale nikt nie ma, bo ostatecznie trzeba się liczyć. Opisuję to też siły strukturalne w kolejnych rozdziałach, że polityk się porusza w tych zasadach, dlatego że te siły strukturalne powodują, że są faktury, opłaca się robotników, jest stabilność społeczna, tak, równowaga. No właśnie, wydawało się, że jest to tak fajnie wszystko poukładane. No wydawało się, bo był jeden hegemon i to wspaniały czas dla nas. Rozwój, Amerykanie, zasady, 10 przykazań amerykańskich, gospodarka. No ale Amerykanie osłabli. No i jak zawsze w historii świata, w cyklach hegemonicznych, o których pisze Ray Dalio, pojawia się konkurent, tak? Tak jak było z Niemcami kajzerowskimi. Ale tak sobie też myślę, że z drugiej strony na to patrząc, może ulokowanie tak dużej części produkcji w Chinach i jednak to sprzężenie biznesowe, może też w jakiś sposób jednak te Chiny uzależniają od Zachodu. Nie no, I tak patrząc, jak sobie taki Chińczyk pomyśli, czy jemu bilans wymiany handlowej z Zachodem nie jest milszy niż, nie wiem, z Koreą Północną, Rosją, Indiami. Oczywiście. No właśnie. Ale to nie jest problem z Chińczyków. To wszystko na papierze można sobie rozpisać. Tak. Z tymi tyle. Chińczycy chcą dalej, żeby to trwało. Ale to pożenić? Ale Zachód nie chce, żeby to trwało. Jak to wszystko może? No właśnie bardzo ciężko będzie to dogadać się. Chińczyk chce dalej globalizacji. Chińczyk chce, żeby Europa kupowała od niego, ale Amerykanie nie chcą. Amerykanie nie chcą i wybrali technologię przyszłości, jak właśnie półprzewodniki, czy współczesności, sztuczna inteligencja i sankcjami ograniczają tę wolność strategicznych przepływów. Próbują spowodować, żeby Chiny się tak nie rozwijały, bo uważają, że Ujgurzy, prawa człowieka i tak dalej. No i to jest pytanie cywilizacyjne, co my chcemy, co pan chce, co ja chcę. Ja chcę pokoju. No, pokoju za wszelką cenę, bo wie pan, Jackie Fisher, pierwszy lord admiralicji przed I wojną światową, twórca wielkiej reformy, dreadnoughty, tak, pamiętamy, powiedział, że wszyscy pragną pokoju, to jest oczywiste, ale pokoju na własnych warunkach. I tu jest taka sama sytuacja. Wie pan, no, jeżeli Amerykanie nie zaczęliby deglobalizacji, to Chiny za 20 lat byłyby hegemonem światowym. Ze wszystkimi konsekwencjami, tak, Instytuty Konfucjusza. Nie pan, ja nie wypowiadam się w książce, czy to dobrze, czy źle, ale to może jest pytanie cywilizacyjne. Mackinder przed pierwszą wojną światową też mówił, że rząd jej królewskiej mości wówczas będzie musiał też podjąć decyzje dalekowzroczne, czyli skrócenia globalizacji, ucięcia jej. A gdyby Rosja nie napadła na Ukrainę, czy te wszystkie cykle geopolityczne i ta rywalizacja toczyłaby się swoim rytmem? Tak, tak. To jest w ogóle... Bezwzględnie. Rosjanie po prostu postanowili w tym trójkącie, a właściwie czworokącie, Europa, Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, poprawić swoją pozycję geopolityczną, uchwyt poprzez podporządkowanie Ukrainy. Tylko, że się przeliczyli, nie tak, docenili i tak dalej, Ukraińców, i tak dalej. Tak. Pokazanie, że wojsko ma znaczenie, że bez Rosji nie ma ładu bezpieczeństwa w Eurazji Północnej, czyli w Europie też. A zatem, żeby Europejczycy zaproponowali coś Rosjanom, najlepiej bez Amerykanów, czyli żeby obezwładnić sprawczość amerykańską poprzez pokonanie państwa zależnego w zakresie bezpieczeństwa do Amerykanów,
po obnażenie wiarygodności NATO, podporządkowanie sobie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, jej polityki zagranicznej i gospodarczej, właśnie tych strategicznych przepływów. I to było de facto w ultimatum Ławrowa z grudnia 2021 roku. I potem no, doprowadzenie do tego, że Rosja będzie częścią Unii Europejskiej, Europy i tak dalej. To ten projekt od Władywostoku po Lizbonę. Mhm. Wspomniał pan, że wojsko ma znaczenie, tak? Rosja chciała dowodzić. Pokazać, że ma znaczenie i że Rosja jest głównym graczem nuklearnym i konwencjonalnym w Eurazji Północnej. Ale to wojsko nie czasem najbardziej zawiodło? Zawiodło. Samo państwo rosyjskie chyba mniej, czyli surowce, ale wojsko zawiodło. Znaczy, reforma Serdjukowa i Szojgu zawiodła Rosjan, nie docenili Ukraińców. No fakt, że Ukraińcy mieli dużo szczęścia, ale obiektywnie skutek jest taki. Mam problem z interpretacją, tak na dobrą sprawę, znaczenia 5 artykułu Paktu Północnoatlantyckiego. Czy on jest dla nas gwarancją bezpieczeństwa, czy nie? Bo ja myślałem, że jeżeli ktoś nas zaatakuje, to nie minie 20 minut i już rakiety, samoloty lecą na to państwo. Absolutnie nie ma takiej gwarancji. I żyłem w takim przeświadczeniu, że no właśnie super. Pamięta pan, jak Polska weszła do NATO, dlaczego, tę euforię? Proszę powiedzieć, ale dlaczego tak pan uważa, że ktoś za darmo będzie to robił? Bez rozważań. To nie jest za darmo, to jest solidarność, że jeżeli mnie zaatakują, to mnie obronią oni, więc tak samo ja będę bronił ich. No tak, ale wie pan co, jeżeli pan jest biedakiem i pan dogaduje się z bogaczem, to wie pan, że to on musi panu dawać swoją siłę. I komornik przychodzi do niego, a nie do pana. I tak samo myślą Amerykanie. Tak? Pan pisze, że Amerykanie się... Nie wiem, czy jak powiem, że się nie ruszą, to oddam sens tego, co pan pisze. Nie wiadomo. Przynajmniej na początku tego chodzi nie o to, zrobią. Że nie wiadomo, co zrobią. No ale to nie zostało opisane w tych... W czym? W paragrafach, tych artykułach? Nie. Oczywiście, to nie jest szczegółowa instrukcja, nie. Co ma się zadać? Bynajmniej. To po co takie zapisy? To jest decyzja polityczna, no bo takie sojusz... To daje cały czas atak na jedno z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego jest równoznaczny z atakiem na wszystkie państwa. Czyli no to niech jest to wyzwanie do obrony w takim razie. No i co? I rząd Portugalii podejmuje decyzję o wejściu do wojny z mocarstwem nuklearnym rosyjskim, tak? A nie? Nie. I co się dzieje? Na tym cała rzecz polega. Zaczyna się debatowanie, kto? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Na tym to polega. Ile takie debatowanie trwa? Nie wiadomo, nie ćwiczono tego w NATO. I problem polega na tym, że jak nie ma realnych zdolności i wojsk rozmieszczonych na wschodniej flance, czyli Amerykanów, którzy stoją w Radzyniu Podlaskim i umierają od tych pierwszych bomb, jako zakładnicy de facto, jak syn Chrobrego oddany od Tonowi, czy jakoś tam było, to nie ma gwarancji, że oni to zrobią. Rozumie pan? Dlatego chcieliśmy, żeby stacjonowali. Czyli tą realną... I dlatego stacjonowali w Berlinie Zachodnim. Przecież nie, żeby bronić Berlina Zachodniego, tylko żeby umierać. I żeby było wiadomo, że Amerykanie ruszą wtedy, bo będą zabijani ich żołnierze. I wtedy to konsolidowało politykę RFN, że RFN był z Amerykanami. Bo bez tego dogadywałoby się z Sowietami. Żeby dla swojego bezpieczeństwa. Dlatego 300 tysięcy wojsk amerykańskich stacjonowało w RFN. Miało umierać w pierwszych minutach. Specjalnie, żeby RFN prowadził politykę zgodną z wolą amerykańską. Bo inaczej szukaliby własnej drogi i nie wzięcia udziału w wojnie. Czyli dogadywania się. Akomodacji tak zwanej z Sowietami, tak? I Rosjanie swoim postępowaniem, groźbami, lataniem tymi samolotami sugerowali, że NATO nie oddziałuje. I dlatego my w Polsce krzyczeliśmy, że obecność EFP, wysuniętej obecnością w państwach obywatelskich, jest za słaba, za mała, tak? Nie odstrasza Rosjan. To jest proste. A to cały czas. I dlatego żądaliśmy ćwiczenia, ma być pokazane zdolności, przerzut logistyczny. Z portów Holandii i północnych Niemiec na przesmyk suwalski. Były takie ćwiczenia? Pokazywane były te zdolności? Do dyskusji, tak? Czyli strefa komfortu. No tak, liczenie absolutnie na to, że coś to nie jest. Absolutnie tutaj... nie jest tak, że jest atak na nas. Jeszcze będzie interpretacja, że to był atak. Mhm. No przecież spadły rakiety, tak? Oczywiście, prawda? No i jest będzie interpretacja. A jak będzie widać, że słabo sobie radzimy, nie bronimy się prawidłowo, no to komu tu pomagać? Komu tu pomagać, jeżeli by w 2 dni została Warszawa zajęta albo w 3? Przecież kto się ruszy, już nie mówiąc o zdolnościach.
co mają Amerykanie w Europie, co mają Niemcy, tak, decyzja polityczna, czy by to zrobili. Namawialiby nas, żeby uspokoić. Wie pan, dlatego Francuzi mają własną broń jądrową. Z tego powodu, że właśnie z tego powodu, że nie wierzyli, i De Gaulle uruchomił w związku z tym program nuklearny, że Amerykanie w przypadku zagrożenia Paryża uderzą nuklearnie na Sowiety, ryzykując, że Sowiety uderzą na Waszyngton. Innymi słowy, De Gaulle uważał, że Paryż dla Amerykanów nie jest tak samo dużo warty jak Waszyngton albo Nowy Jork. I pojawiła się różnica, asymetria stawki ryzyka i asymetria determinacji. I dlatego my chcemy, żeby Amerykanie tu byli żołnierzami, żeby wyrównać stawkę ryzyka dla nich. Proste, jak w biznesie. No właśnie, więc artykuł 5 sam sobie nic nie robi. Nie no, może i tak. Ochronił nas, to znaczy, żeby była jasność. Ochronił nas na tyle, że Rosjanie jednak nie zaatakowali Rzeszowa ani lotniska w Jasionce teraz, w czasie wojny, ani nie bombardowali przejść granicznych, z którędy broń dopływała, dochodziła z Polski na Ukrainę, bo się bali, że jednak może reakcja Amerykanów być nieprzewidywalna. Gdybyśmy nie byli w NATO i nie byli w chronieniu artykułem 5, to myślę, żeby nas zaatakowali. Tak? Więc jednak on chroni, ale nigdy nie wiadomo jak bardzo. I w takiej sytuacji, ale... No właśnie, tak pan pisze w książce. Nigdy nie wiadomo jak bardzo i kiedy zostanie zastosowany. No i dlatego Turcja ma wojsko, RFN miał własne wojsko. Chodzi o to, żeby mieć własne wojsko, bo gwarantem bezpieczeństwa jest własne wojsko, a sojusze są płynną sprawą, dynamicznym stanem. Dynamicznym. Nie statycznym. Dynamicznym. Wytyka mi pan naiwność? Nie. Nie, ale dobrze, jakbyśmy sobie w Polsce zdawali z tego sprawę. Ja myślę, że sobie nie zdajemy. Ja nie twierdzę, że jestem głosem narodu, broń Boże, ale myślę, że nie jestem odosobniony w takiej... Tylko już eksperci internalizują uspokajanie przez Amerykanów, bo Amerykanie wtedy mają wpływy w Polsce potężne na kanwie dawania bezpieczeństwa. I oczywiście Amerykanie zrobili bardzo dużo teraz podczas wojny ukraińskiej, żeby pomóc Ukrainie. Niewystarczająco, ale dużo. I też zrobili sporo, żeby nas uspokoić, żeby była jasność. Ale to nie NATO, tylko Amerykanie, panie redaktorze. Amerykanie, bo taka była wola polityczna, a nie żadne NATO. Czyli to pozanatowskie, ponadnatowskie, można powiedzieć. To tak? Amerykanie kręcą tym, Amerykanie mają zdolności. W NATO nie ma dużych zdolności wojskowych. Dokonała się atrofia, to nie jest, są lata 80. jeszcze zimnej wojny. A wie pan, my wchodziliśmy do NATO i myśleliśmy sobie, przyznajmy się, no tak. Załatwią bezpieczeństwo za nas. No tak, piąty artykuł. Napisane. No ale przecież tak nie ma, no to my też musimy coś wkładać w to, nie? No wkładamy, kupujemy 500 Abramsów. No i co, teraz będzie jak Litwa... To są efektory, o jak których Litwa pan pisze? Zostanie zaatakowana, to mamy pomoc? Niech pan powie. Jeżeli na przykład będzie tak, że w Grodnie i w Brześciu będzie stało wojsko rosyjskie, 200 km od Warszawy, i zostanie zaatakowana Rekwere i Narwa, która jest grubo z 800 albo 900 km od Warszawy, i mamy pomagać wojskami lądowymi, czy bronić Warszawy? Bo jakby coś Rosjanie mogą wjechać tam. Wystarczy spojrzeć na mapę.